Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Oczywiście w kolejnym materiale zagrajmy w Max Payne'a jedyneczkę. I cóż, moi drodzy, trzeba będzie tu coś, trzeba będzie iść dalej powolutku. I cóż, moi drodzy, czekajcie, czy ja wszystko tam w ogóle... O, czekajcie. Nie da się, czekajcie, tu jeszcze było coś takiego jak... Może tu coś jeszcze znajdę. Nie ma? Nie fajnie. Czekajcie, tu coś może jeszcze będzie. Ej, ale jak sam to wyłączyć? Halo? Ej! Dobra, idziemy tam. Jak coś będzie się lała woda cały czas. Nie no, fajnie, fajnie. Co dużo was tu jest, halo? Wy tego nie wiecie? Jest! W ostatniej chwili udało mi się. Ale fajnie. Czekajcie, zapisujemy grę, halo. Dobra, świetnie. Bardzo dawno temu aresztowałbym ich za handel narkotykami. Dupa, nic nie ma. No to nieźle. Wow, ale bronie. Przezroczyste pojemniki zawierały zieloną ciecz. Na stole leżał klucz. Tylko do czego? Klucz do baru, what? Kurde, wy, ej, weź to wyłącz, halo. Koktajl Mołotowa, ej, tak średnio mi się przyda. Ale dobre i to, w sumie. Oczywiście się uzdrawiamy, bo ja z takim życiem nie będę latał. Nie ma mowy nawet. Czekajcie, tu coś jeszcze mamy. To była brudna forsa. Ale fajnie. O, czekajcie, tu jeszcze coś mamy. A nic nie ma, szkoda. Dobra, gdzie teraz musimy iść? Gdzie musimy iść teraz mykać? Nie działa, dupa. Dobra, idziemy dalej sobie powolutku. Czekajcie, tu były. Mam tableteczki. Wreszcie, wreszcie mi życia zniknęły, ale fajnie. Cieszę się, powiem wam w sumie. Wściekli zabójcy, gotowi poderżnąć sobie nawzajem gardła, wchodzą do pokoju obok. Wygląda na to, że zaraz się powykańczają. Jednak nie, siadają przed telewizorem i rozwiązują sprawę za pomocą komputerowej gry Kung Fu. Kung Fu Panda! Jak to fajnie wygląda? O, Rico, jesteś niegrzeczny. Rico Muerte, słynny Alfons. A tyś kto do diabła? To glina! Muerte sięgnął po broń. No kurde no, ludzie, czemu tak, halo, czemu tak żeście na mnie napadli jak głupie? Ja cię kry... Dawno temu aresztowałbym ich za handel narkotykami. Dobra, jeszcze raz zajmiemy się tym samym. Przezroczyste pojemniki zawierały zieloną ciecz, Valkyria. Koktajl Mołotowa. Muszę tu często zapisywać grę w sumie, wiecie, kurczę, niestety. Ale dobra, spokojnie, ja muszę się wyzwyczaić do tego. No kurde! Co za głupi kot będzie mnie tu właził. Wypadł mnie stąd, kocie. Dobra, tu chyba wszystko. A czekajcie, tu coś jeszcze mamy? Na stole leżał klucz. To była brudna forsa. Dobra, świetnie. I tu zaraz będzie trzeba grę zapisać. Ale najpierw tutaj sobie pójdziemy po te leki. O, jak świetnie. Widzicie, jak mi życia spadły teraz? Dobra, i tutaj może zapisujemy, powiem wam grę w sumie. Pyk, dobra. Kurde. Tego kota zaraz wyrzucę. Nie wolno. Kurde, co za kupi kot.
Dwaj wściekli zabójcy. Dobra, to już widziałem. What? Masz, suko, ty pierdzielona. Ty, dobra jest. Wow, uciekamy. Co, jak pełne życia mam? Halo, ej. Kurde, no ludzie, halo. Za dużo was tu jest. Czekajcie, trzeba będzie wziąć tego obrzyna w piruny. Albo coś podobnego, kurczę, nie wiem. Wiecie? Albo pierdyknąć od razu, śrucówka, obrzyn. Świetnie. Suko, ty pierdzielona. Czekajcie, rzucimy może jej ma... Co? Świetnie. Świetnie. Bardzo dobrze, cieszę się. O kurde, no to nieźle. Czekajcie chwilę. Mam życia, pięknie, świetnie. Dobra, śrutówkę weźmiemy, sobie pierdykniemy. Wow, 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 shit. Dobra, pudło. Kurde, przegram zaraz z nimi w sumie. Wiecie? O, Holender. Co? Really? Się palo jak głupie, ja cię kręcę. Czekajcie, czy tu nic nie ma jeszcze? Kurczę. Ja potrzebuję żyć, halo. Kurde no, ludzie. Potrzebuję żyć, halo. Antyczna centralka telefoniczna była wciąż sprawna. Z tyłu recepcji znajdowała się stara centralka telefoniczna. Nawet dziecko umiałoby założyć na niej podsłuch. Łatwo sobie wyobrazić tłustego Alfonsa, jak ze słuchawkami na uszach przeżywa udawane orgazmy i przekleństwa dziwek z hotelu. Oto krwiobieg Nowego Jorku. Teraz jednak słychać tam było zupełnie inny rodzaj. Szefiego gnieci! To Max Payne! Przyszedł, rzucił się na nas! Zabił, och! Chyba sobie jaja robisz. Przecież to tylko jeden klina. Oby to był żart. Rozwalcie go. Co za problem? Halo? Halo? Wieść, niczym śmiercionośny wirus, rozeszła się po zepsutym układzie krążenia miasta. Oto nadchodzi bestia. Nazywa się Max Payne. No to nieźle. Dobra. Tutaj byłem? Tu chyba nie byłem. Dobra. O. Świetnie. Świetnie. Masz, gościu malinowy. Oberwałeś ode mnie. Wow. A my tu gdzie jesteśmy? Halo, czekajcie, bo ja tu nie wiem, jak się tu pogubiłem chyba. Ja tu się chyba w sumie pogubiłem teraz, ale... nie wiem. Czekajcie. Nie działa. Dobra, tu trzeba tędy chyba iść jednak. Tędy. I tędy na to wygląda, tylko dalej nie wiem jak.
Kurde, no wiedziałem, że padnę. Wiedziałem, że padnę tu jak głupi. Aj. Kurde, no ludzie. Serio, tu grę zapisałem, ale jestem, kurde, powiem wam czasami. No. Ja co? Jak padła? Ja cię kręcę. Padłeś, śmieciu, ty pierdzielony. Świetnie. Ty padłeś. Antyczna centralka telefoniczna była wciąż sprawna. Dobra. Dobra, to już widzieliśmy wcześniej. Dobra, świetnie. Dobra, czekajcie, to chyba teraz będzie, czekajcie, grę zapiszę oczywiście. Od razu i tam muszę iść, dobra. Czy ktoś tu wyskoczy jeszcze mi? W tej chwili powiem wam, nie pamiętam już. Chyba nie. Ale... Świetnie. Dobra i teraz tak. Czekajcie, mam tyle żyć, tak? Świetnie, yeah! Świetnie. O, ale się walnął jeszcze w rękę. He! XD. To świetnie. Świetna walka to była w sumie, powiem wam szczerze. Czekajcie, przecież to jest to samo... Ej, halo. Ja tego powiem teraz nie ogarniam. Czego nie mogliśmy wejść wcześniej do tego miejsca? Halo, what? Dobra, nieważne, czekajcie, tu mamy jakieś jeszcze drzwi. Aha, nie działa, dobra. No czy nie, nie chcę się otworzyć, dobra. Wpisujemy sobie grę w sumie. Wow. Aha, świetnie. Fajne miejsce, powiem wam. Nawet się nie chcę otworzyć nic. Może tu trzeba będzie wejść, czekajcie chwilę w sumie, nie wiem. Nie. Przecież ja tu byłem już, halo. Przecież to jest to samo wejście. Aha, fajnie. Czekajcie, tu gdzieś piszę, straciłem możliwość. Ale... What the fuck, ja nie ogarniam, powiem wam. Czekajcie chwilę, czekajcie. Może coś tu zaraz znajdziemy, chwila. Recepcja. Nie, tu też nic nie da. To też nic nie nada, czekajcie, może gdzieś... Tu też nie. No powiem wam teraz zielonego pojęcia, nie mam jak ja mam tu wejść. Halo. Tutaj też nie. No tutaj to tak samo na pewno nie. Albo... Czekajcie chwilę. Tak też nie. Albo tu, czekajcie chwilę. Nie, tu też nie. Kurde, no nie wiem, powiem wam teraz w sumie. Jak ja mam stąd wyjść teraz, halo. Czekajcie, może ja u każdego nie szukałem rzeczy. W sumie.
Ale to bym miał od razu ten klucz, czy coś takiego podobnego. Ja tu właśnie nie mam. Tu są klucze. A może to chciałem, może... A! Świetnie, fajnie. Wylazłem na ulicę. Fajnie. O, to już, Powiem wam troszeczkę, już trudno jest w sumie. Widać nie był zbyt mądry. Kamienice należące do Lupinu były zapuszczonymi melinami, w których gnieździły się różne przybytki. Sklep z trunkami, lombard, pralnia prowadzona przez mafijnych lichwiarzy i tak dalej. Nie wiem jakim cudem, ale wiedzieli, że jestem gliniarzem. Wiedzieli też, że po nich przyjdę i na pewno czekali na mnie z bronią w ręku. Meliny Lupinu rozświetliła eksplozja. Wybuch bomby zamienił śnieg w płynne złoto. A słup ognia sięgnął nieba. Płomienie odbijały się w szybach czarnego Mercedesa, który bardzo wolno jechał ulicą. Jakby kierowca robił sobie wycieczkę krajoznawczą. Przyjrzałem się uważnie pasażerowi tego samochodu. To był Władimir, szef miejscowej rosyjskiej mafii. Sul wokół Pulcinello. Coś mi mówiło, że byłem świadkiem wojny gangów. Wodka. No to nieźle, niezły wypadek, powiem wam. W pobliskim budynku wybuchła kolejna bomba. Miałem szczęście. Zbiry w środku byli nieźle wystraszeni. Jednak istniała też druga strona medalu. Wewnątrz mogły tykać następne bomby, a policja była już pewnie w drodze. Apartament Jacka Lupino znajdował się na samej górze. Tak przynajmniej było przed wybuchem. Nie tędy. Nie działa. Halo, kto to naprawi? Halo, któż to naprawi? Aha, no świetnie. Teraz nie wiem. Kurde. No jak ja mam tu wejść? Halo. No świetnie, dalej nie wiem jak mam iść, kurde. Już się zagubił teraz. Kurde no. Napiwki okazały się przygnębiającą lekturą. Aha, tutaj, dobra piwa. A, okej, mam już. A gdzie ty jesteś trzeci? Halo? A ty padłeś, dobra, fajnie. Świetnie. Cieszę się. Czyś padł, głupi. Dobra, dalej. Ale żem się kurde nabrał, ja cię kręcę, no bez kitu.
Świetnie. Dalej nie wiem, gdzie mam iść, kurde. Wow. Wow. W budynku było mnóstwo ładunków wybuchowych. Kurde. Halo, jak mam tu wejść? Czekajcie chwilę. Wow! Co ja zrobiłem? What the fuck? Oh my godness! Ej. To było dobre, powiem wam. Nie no, bez kitu, kurde, co to było? What the fuck? No bez kitu. A policja była już pewnie w drodze. Apartament Jacka Lupino znajdował się na samej górze. Tak przynajmniej było przed wybuchem. Wow, dwóch naraz, no to nieźle. Dobra. Tu idziemy tym z powrotem dalej. Na dół. Dobra, przeładujmy sobie tę broń. Czekajcie, co ja w ogóle tu mam w sumie jeszcze? Nagłówki okazały się przygnębiającą lekturą. Aha, to nie. Kurde, no teraz to, żem... ale żem co zrobił sobie, ja cię kręcę, no nie no. No bez kitu. Serio. Mało żyć mam teraz, Holender, no. Ja cię kręcę. Co? Jakie dźwięki, ja cię kręcę. Dobra, czekajcie, tu? Tu nie. Żebym tutaj się nie zagubił teraz w sumie. Ej, ale tutaj nie ma w ogóle wejścia żadnego innego, halo. Tutaj też nic nie ma, to tu ja muszę wychodzić on teraz jednak. Na to wygląda. No bo ja nie wiem, powiem wam, jak ja mam tu iść, halo. Tu się można pogubić, powiem wam serio w tym. Tutaj też nie skoczę. No w sumie ja nie wiem, gdzie mam iść teraz, kurczę. Czekajcie. Może muszę... Tutaj też nie. A tutaj? Nie, tutaj też nie mogę. Powiem wam, że ja tu się zagubiłem teraz już. Tamtych... Kurczę... Ha. Teraz to nie wiem, powiem wam. Tutaj muszę chyba iść, na to wygląda. A może muszę... Dobra, chyba wiem już, gdzie mam iść. Czekajcie chwilę. Tutaj też nie mogę. No właśnie, tutaj też... Tu było mnóstwo ładunków wybuchowych. To nieźle, teraz nie wiem już, gdzie mam iść. No kurde, teraz nie wiem, gdzie mam iść w sumie. Coś tu słyszę, ale co to... Cholera go wie, nie wiem.
coś mi się... Chyba... Coś mi się zbugowało, czekajcie, wczytujemy grę. Coś mi się tu chyba zbugowało, tylko... Tu będzie ten... Czekajcie chwilunie. Kurde, tu coś mi się zbugowało. No to wygląda. No bo jak mam tu iść, jak tam... Kurde no, strzel to rzecz, kurde no, ludzie. Ja pierdzielę, no co za ludzie. Może to o to chodziło, czekajcie. Tak jest, dobra mam. Dobra jest, udało się jakoś. Uff, ledwo, ledwo powiem wam. Kurczę. Dobra, zapisujemy... Nie, tutaj może byśmy nie zapisywali gry, albo zapiszmy tutaj. Dobra, świetnie. Dobra, to tak miało być, okej. W budynku było mnóstwo ładunków wybuchowych. Co? Co to było? What the fuck? Mam. O, trochę mam tych środków, ale mało, kurde. Dobra, połowa żyć mam. Nawet więcej niż... Dobra, zapiszmy grę może sobie tutaj. Dobra, gra zapisana, okej, fajnie, cieszę się. Co za kurczę? Mast kurczy byku ty. Gdzie mam teraz iść? Świetnie. Ale się cieszę, że go zabiłem. Dobra, idziemy dalej. A tu nie da się wejść, dobra. Wow! Uciekli? Halo? Drzwi były zamknięte. Potrzebowałem klucza. Świetnie. A kurde, tu nie zobaczyłem tego gościa. Ajajajajajaj. Kurczę. Dobra, jeszcze raz. Gdzie to ja jestem? Tutaj, dobra. Świetnie. Bardzo się cieszę, że cię zabiłem. Kurde, co ja zrobiłem? Ja pierdziele. To nieźle. Nie no, źle zrobiłem, powiem wam w sumie teraz. Aj, shit. Źle, źle. Jeszcze raz spróbujmy przejść. Świetnie. Czekajcie, teraz trzeba będzie tutaj iść powolutku. Świetnie. Dobra, tu gdzieś były te leki chyba. Zdezerwany telefon w holu zaczął dzwonić. Spodziewałem się szukającego działki ćpuna, ale okazało się, że to coś o wiele bardziej złowieszczego. Czy to pan by? Kto pyta? Nazywam się Alfred. Może się pośpieszyć. Nic się nie zrobi.
co ci do tego? Jeszcze się odezwę. Ujojoj. Przybyła kawaleria. Wyjące wściekle syreny brzmiały jak fałszujący chór potępieńców. Miałem kilka minut, dopóki antyterroryści zajmowali się swoimi sprawami. Wiedziałem, że gdy już ruszą do akcji, powinienem być daleko. Hej, mówi komisarz Jim Bravura z policji. Rzuć broń i wyjdź z podniesionymi rękoma. Kurw! No ja pierdzielę, jak mam ich pokonać, jak oni... Ja cię kręcę, no nie wierzę w to. A świetnie. Kurde, gdzieś tu były, pamiętam dobrze. Świetnie. Dobra, zapiszmy grę sobie tutaj. Okej, świetnie. O kurde. Zamknięte drzwi wymagały klucza. Zamknięte drzwi wymagały klucza. Ojojoj. Nie ma? Ha. Bez klucza nie miałem szans, żeby wejść. Ktoś zostawił list na ladzie. Nagle wszystko stało się jasne. Bomby i pojawiający się osobiście szef rosyjskiej mafii. Gognitin zachowywał się jak zwykle. Dużo gadania, ale nic sensownego. Po naszej akcji Ruskowi zostało tylko kilku ludzi, ale i da się kupić. Nie ma szans, żeby próbować. Okazało się, że Rosjanin potrafi zaskoczyć wszystkich. Jedno było pewne. Jeśli przyciśniesz kogoś zbyt mocno, to prędzej czy później będzie się chciał odwdzięczyć. No to nieźle. Na półce leżał klucz. Rzuć broń! Kurde, spadamy! Drogę blokowały mi zamknięte drzwi. Potrzebowałem klucza. No przecież klucz... What the fuck, nie ogarniam teraz już tego. Ja pierdzielę! Co za szmatławcy, czekajcie, wczytam grę. No ja tak nie będę atakował ich w sumie. Ej, czekajcie, która to godzina? Dobra, to jest to chyba. Świetnie. Ktoś zostawił list na ladzie. Drzwi były zamknięte. Potrzebowałem klucza. Co robisz, kocie? W pieruny! Jezu! Padalcu ty! Ja pierdzielę! Co za głupi kot, wywalił mi kurde kolumnę od głośników. Spadaj stąd! Nie mogę z tobą. Kocie, wypierdzielaj stąd! Ja pierdzielę! Dobra, jeszcze raz, chwila.
Jaki typ? Ja nie mogę z wami. Ktoś zostawił. Nagle wszystko stało. Dobra. Jest na ladzie. Czekajcie chwilę, może ja sobie coś to wyczytam w tym. Czekajcie. W magazynku, czekajcie, tu jest. No i dalej nie wiem. Drogę blokowały mi zamknięte drzwi. Potrzebowałem klucza. Dobra, rozumiem, ale... Kurczę. Teraz nie mam zielonego pojęcia, czy tutaj... Na półce leżał klucz. Dobrze jest. Jesteśmy w domu już. No, świetnie. Świetnie. Co do diabła. To nieźle. Ty skurczybyku, ty pierdzielony. Świetnie. O kur... Co tu się odwala? Ja cię kręcę. Czekajcie. Ej, nie ma tych? Kurde, nie ma tych, tych. Mam. Uuu, ale fajnie, wreszcie coś. Wreszcie. Wreszcie, fajnie. Dobra, idziemy na górę powolutku. Aha. Czekajcie, uda nam się skoczyć? Uda się. Wow, kur... Ja cię kręcę. Zabić go! O, ja cię kręcę. Świetnie. Dobra. Jesteśmy już prawie w domciu. Nie, serio, powiem wam. Kurczę. Nie ma? Coś tu mamy, dobra, świetnie. Tylko teraz nie wiem, jak dalej mam iść. Tu, to, to nie. Czyżbym musiał tędy iść? Jest, świetnie. Jest, udało mi się wyjść. Fajnie. Dobrze jest, fajnie, fajnie. Bomby zniszczyły wszystkie schody prowadzące do biura Lupino. Mogłem się tam dostać jedynie z dachu sąsiedniego budynku. O kurczę. Widziałem, by tu są jacyś podejrzani. Ale dobra. Dobrze, moi drodzy, wiecie co? Ja tu zapisuję sobie grę już. Zapisuję sobie grę i widzimy się oczywiście w kolejnym materiale. I cóż. Cześć!